Hello guys, witajcie na moim kanale. Today I want to show you the latest vacuum cleaner I got. This is Karcher RC3000. Dzisiaj chciałbym wam pokazać ostatni odkurzacz, który sobie nabyłem na tym kanale i jest to Karcher RC3000. This is very old robot vacuum cleaner. It is almost 17 years old. It was introduced in 2004 or 2005, I believe. To jest bardzo stary odkurzacz. On pochodzi z 2004-2005 roku. Wtedy został zaprezentowany pierwszy raz. Ten konkretny model pochodzi z 2005 roku, więc ma 17 lat. This vacuum cleaner has a self-empty docking station. It is a random style robot vacuum cleaner, so it does not map the floor, the house. It cleans randomly, like old Roombas. Ten odkurzacz posiada stację samoopróżniającą, dokującą samoopróżniającą. I jest to robot odkurzający typu takiego swobodnego przemieszczania się po powierzchni, ponieważ on nie posiada jakiejś funkcji tworzenia mapy, kamery czy lasera. Jedynie otwarte po prostu takie przestrzenie sprząta w sposób swobodny, tak jak stare rumby. So this is the robot itself. It's very small in compared to Roomba. Więc to jest robot, on jest dużo mniejszy w porównaniu do rumby. This is the bottom part. To jest spodnia część. So here we have a small brush, rotating brush. It have a cover which moves. This part is moving. As well as the brush itself, this little bit you can see here, it can moves, as well as this part is moves. Here are two batteries, one and two battery. This is nickel metal hydride battery, and two wells, spring loaded. Here is a dustbin compartment. You can open it. And open this part. And here is a mesh filter. And then there is a vacuum impeller. Also, this robot vacuum cleaner has sensors here and here. It detects the dirtier area, like Roomba does, and it passes over this area more times. Więc ten odkurzacz, jak widzicie, posiada od spodu taką małą szczotkę. Tu jest z przodu mała szczotka obrotowa. Ona się obraca i ta cała część tutaj głowica jest ruchoma, jak widać. I ponadto ta szczotka też w tej płaszczyźnie, ona się rusza. Tutaj znajdują się dwa akumulatory. I to są akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe. Oprócz tego są dwa koła napędowe na sprężynach. Natomiast w tej części znajduje się pojemnik na kurz, tak jak przed chwilą już pokazywałem. I ten pojemnik na kurz tutaj ma taki filtr z siatki, takiej nylonowej. Tam znajduje się turbina. A w tym miejscu tutaj, tu jest jeden, a tu jest drugi, to są czujniki wykrywające kurz, brud. To jest podobnie jak w rumbie i po prostu wtedy odkurzacz uruchamia taki po prostu tryb sprzątania miejscowego. Odkurzacz
przejeżdża po tej samej powierzchni kilka razy, żeby dokładnie ją posprzątać. And here we have drop sensors. This is 1, 2, 3 and 4. These are for stair detection. Tutaj mamy czujniki uskoku i one wykrywają uskok podłoża, schody. Takie cztery czujniki. Also there is a bumper sensor. The entire cover, top cover is a bumper. The entire top cover is a bumper. As you can see, there is a spring, 1 and 2, and probably somewhere there are 3 and 4 springs. And the top cover is full bumper. Here is a rubber strip all around the robot vacuum, so it prevents furniture from scratching. And the top cover full is a bumper. Więc zderzakiem jest cała górna pokrywa odkurzacza. Tutaj mamy sprężynę jedną, drugą i tam gdzieś trzecią i czwartą. Po prostu ta górna pokrywa jest w całości zderzakiem. Więc jeżeli on uderza w przeszkodę, to ta pokrywa po prostu absorbuje te uderzenia i też jest właśnie zderzakiem. Tutaj mamy taki wbudowany dookoła gumowy pierścień, taki pasek gumowy, który chroni meble. Here are charging points. Tutaj mamy takie punkty do ładowania. And here is the vacuum impeller outlet, where the air is exhausted. Tutaj mamy taki port, gdzie powietrze z dmuchawy jest po prostu wyrzucane. And the sensors, there is a sensor. Also here and here is a sensor. The sensors are for the docking station. So here we have also a sensor and this robot is there. I think somewhere there is also a sensor. Więc tutaj mamy czujniki w stacji dokującej, które naprowadzają odkurzacz. I te same czujniki. Tutaj się znajduje jeden czujnik oraz tu i tu jeszcze są po dwa czujniki. One po prostu dzięki tym czujnikom stacja dokująca naprowadza odkurzacz do ładowania. So the sensors are for the robot to charge itself in the docking station. And if it comes to the docking station itself, it has charging ports here and also the vacuum port here. Sucks dust there. Więc tutaj mamy porty ładujące, blaszki, natomiast w tym miejscu port sący, gdzie kurz jest zasysany z robota. And the top panel looks like this. You can choose the docking function, the time of the cleaning. It is 3, 6 or 9 hours, and also it can clean in continuously. And also here is a dust bag indicator. When the dust bag is full, it shows it is full. It flashes this light, and also you can choose a quiet mode for dust emptying. And here is a dust bag. This is a dust bag, so you can put here a dust bag. The dust is collected in this paper dust bag. And here is a filter
for the motor. Więc tak wygląda stacja dokująca od góry. Tutaj mamy panel obsługi. Możemy uruchomić to z pomocą tego przycisku dokowania. Natomiast za pomocą tego przycisku wybieramy czas sprzątania i jest to 3 godziny, 6 godzin, 9 godzin, albo odkurzacz może pracować w trybie ciągłym. Tutaj jest wskaźnik zapełnienia torebki na kurz. Natomiast tutaj jest przycisk włączania trybu cichego opróżniania. And also here is a main switch for the docking station. Tutaj mamy główny wyłącznik do stacji dokującej. And also on the robot there is a two switches. This is power on and power off and two indicators, green and red. One of the indicator is there for the working mode when the green is light up this robot is working, and when the red is light up this means the battery is discharged. So więc tutaj pokazuje w tej chwili właśnie jest włącznik, wyłącznik i dwie diody, zielona i czerwona. Zielona oznacza, że robot w danej chwili działa, odkurza, natomiast czerwona, że jest rozładowany akumulator. Ok, so now I will show you how this robot works for a second. So I connect the cable. The mains. Więc teraz pokażę wam, jak działa ten odkurzacz. Na chwilę uruchomię go. Okay, and the power switch on. I tell you, this is very, very quiet robot vacuum. Mówię wam, że ten odkurzacz jest naprawdę bardzo cichy. In compared to Roomba, this is very, very quiet. W porównaniu do Roomby jest bardzo, bardzo cichy. Okay, stop for a minute. Zatrzymamy go na chwilę. And I show you the docking station, how it works. So turn it on. And as you can see, here the continue work is powered on. Jak widzicie, tryb ciągłego odkurzania jest w tej chwili włączony. Ja uruchomię natomiast dokowanie i tryb cichy zasysania. So I will show you how the dock mode works and how the quiet mode of the dust empty works. But I have to power it on first. Okay. And now this is a quiet mode, and then I will show you the... No, teraz jest tryb cichy. And now is the normal mode. Teraz jest tryb normalny. And the quiet mode. And the normal mode. Okay. Now we can choose between the cleaning modes. You can choose, for example, 3 hours to clean, 6 or 9 or continue.
This robot cleaner can clean up to 20 square meters per hour. So you can easily calculate how long it takes to clean entire house. Więc tutaj możemy wybrać w tej chwili czas sprzątania między 3, 6, 9 godzin, a trybem sprzątania ciągłego. Ten odkurzacz może odkurzać 20 metrów kwadratowych na godzinę, więc możemy łatwo obliczyć, ile zajmuje mu odkurzenie całego domu. Now it is charging, so you can see here the light is blinking, so the robot is charging. When it ends the charging, it starts cleaning. Więc teraz robot, jak widać, ładuje się, gdy zakończy ładowanie, zacznie sprzątać. And when the battery is discharged, it returns to the docking station, charge itself, empty its bin, and after it continue to clean the floor again. Więc jeżeli robot zakończy ładowanie i opróżni zbiornik, wznawia sprzątanie. Natomiast jeżeli bateria znowu mu się rozładuje, albo pojemnik się zapełni, wraca do stacji dokującej, żeby ponownie naładować baterię i opróżnić pojemnik, po czym znowu będzie kontynuował sprzątanie. So what happens if you press this button now while it is charging? Więc co się stanie, jeżeli nacisnę ten przycisk w tej chwili, gdy on się ładuje? Let's check. Sprawdźmy. The robot backs off from the docking and turns itself off. Więc robot wycofuje się ze stacji dokującej i się wyłącza. Now press this button again. Naciśnijmy jeszcze raz ten przycisk. Nothing happens, nic się nie dzieje. Naciśnijmy przycisk dokowania. Press the dock button. Nothing happens, but when I press the power on button, it goes to the charging. Wraca do stacji dokującej. As you could hear at the beginning, when it empty its bin, it starts to rotating its brush. So the brush is cleaned at the base. Jak mogliście usłyszeć na początku, gdy zaczął opróżniać zbiornik, zaczęła wirować szczotka, więc oznacza to, że po prostu ta szczotka jest też oczyszczana w trakcie tego opróżniania, ale też chodzi też o to, żeby te śmieci się nie zatrzymały na niej. When the brush is spinning, also it helps, it prevents from clogging of the dust outlet, because the dust is guided through the brush to the dock, so the rotating brush is preventing from clogging. Okay, now cleaning. Okay, it starts cleaning the floor again. Więc jak widzicie, teraz zaczyna znowu sprzątać.
It's so quiet, I can't believe. Jest tak cicho, że nie mogę uwierzyć w to. Okay, when I press the dock button of the on the docking station, what happens? Co się stanie, jeśli nacisnę przycisk dokowania na stacji dokującej? Czy on zakończy sprzątanie? Wow, it moves across the cable. Jak widać, przejechał przez kabel nawet dosyć gruby, bez żadnego problemu. Okay. And now let's check what it picked up. Teraz sprawdźmy, co zabrał. Oh, there is a thin layer of dust on the filter, as you can see. Wow, this is what it pick up. This is nice. Co to widać? Jak widać, tyle zabrał kurzu po tych kilku minutach. Let's check the dustbin now. Sprawdźmy pojemnik w tej chwili. The mesh filter is clean. Siatka jest czysta. Also, the brush is very easily to remove. You just pull it out like this
And now you have the brush out of the vacuum. Więc szczotka jest też łatwo wyjmowalna. Wystarczy pociągnąć do góry, żeby ją wyjąć. And that way you put the brush back in. Okay. W ten sposób zakładamy szczotkę z powrotem, wciskamy ją na miejsce, instalujemy pokrywa. Install the cover and close these flaps. The robot is ready again. Thank you for watching. Dziękuję za oglądanie.